Witam Państwa, jak co każdą środę na spotkaniu z wykresami i ze mną. Czeka nas dzisiaj ciekawe wydarzenie. Za pół godziny będzie to decyzja Banku Kanadyjskiego o wysokości stóp procentowych, więc na początku troszeczkę czasu poświęcimy tej parze, znaczy konkretnie tej walucie, dolarowi kanadyjskiemu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będziecie Państwo mnie słyszeć, bo wczoraj był jakiś problem z mikrofonem. Nie wiem, czy z czym było to związane, ale mam nadzieję, że dzisiaj już wszystko będzie dobrze. Zatem przejdźmy do szczegółów. Na początku oczywiście kilka słów wstępu. To są strategie, które używam do analizowania rynku. Oczywiście podstawową strategią jest price action, połączone z oscylatorem MACD. Pozostałe są jakby uzupełnieniem tego. No, scalping to jest osobna w ogóle strategia. Scalping to jest ogólnie mówiąc inna w ogóle dyscyplina tradingowa. Na wstępie też przypominam Państwu, że jest okazja przystąpić do tego naszego niedługo uruchamianego centrum edukacyjnego, tak bym to nazwał. Coraz więcej już chyba Państwo o tym wiecie, ja tylko po prostu wspominam, że to chyba ruszy zaraz po Invest Cavsach, które się odbywają w Krakowie pod koniec marca. I jeszcze jedno tylko takie przypomnienie, strategia Price Action MACD opiera się na trzech założeniach i te założenia są spisane w formie pytań obiektywnych i być może będę miał okazję dzisiaj pokazać Państwu, co to znaczy pytanie obiektywne, a pytanie subiektywne, dlatego że często padają takie pytania, że ja nakładę nacisk na obiektywność założeń strategii, a ktoś mówi, no ale co to znaczy obiektywność, o co tu chodzi w tej obiektywności, jeżeli będzie czas, to wspomnę. To zresztą opisywałem też w e-booku, który kiedyś napisałem i który Państwo pewnie, większość z Państwa ma do niego dostęp. Pytania trzy, bardzo proste. Czy jest formacja typu inside lub outside bar? Czy nastąpiło wybicie z tej formacji? I czy max zmienił kierunek? Jeżeli jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te trzy pytania dobrze, pozytywnie, to wtedy możemy myśleć o otwieraniu zlecenia. I tyle tytułem wstępu. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Widzę, że przybywa tutaj coraz więcej osób na czata, więc jeszcze raz do osób, które przybyły dopiero co przed chwilą, wszystkiego najlepszego. Paniom życzę z okazji ich święta, a Panom jak najbardziej przypominam, że takie święto dzisiaj mamy. Więc przejdźmy zatem do kalendarza, bo tak jak wspomniałem na samym początku, czeka nas dzisiaj decyzja Banku Kanadyjskiego i jeżeli spojrzymy na kalendarz, wygląda to w ten sposób. Godzina 16, czyli za 25 minut będzie decyzja w sprawie stóp procentowych i będzie też pewnie jakiś komunikat. Co jest ciekawego w tej decyzji? Bo tych decyzji mamy co chwilę jakieś. Dwa dni temu, w zasadzie wtorek, czyli dzień, półtorej doby temu, mieliśmy decyzję Banku Australijskiego. Bank australijski podniósł stopy procentowe o 25 punktów, a mimo to dolar australijski stracił. I ponownie dolar australijski stracił, kiedy wysłuchaliśmy wczoraj pana Powella, który w czasie swojego sprawozdania przed kongresem wyraźnie zaznaczył, że będzie bardziej agresywny, w sensie może nie agresywny, co bardziej restrykcyjny, jeżeli chodzi o politykę monetarną. I rynek przyjął jego słowa w ten sposób, że przyjmuje, że prawdopodobnie stopy procentowe pójdą w górę nie o 25 punktów bazowych, jak do tej pory myślano, a jest duże prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Zresztą to nam obrazuje, to tutaj co widzimy, obrazuje nam podejście rynku do stóp procentowych. Do tej pory było różnie. To jest słupek, który określa w procentach, jakie jest prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pójdą w górę 25 punktów bazowych, tak? Czyli w stosunku do istniejącej w tej chwili obowiązującej stopy będzie to plus 25, a to jest plus 50.
punktów bazowych. I to jest sytuacja na dzisiaj. Wczoraj, przed przemówieniem pana Powella, było 50-50, a jeszcze parę godzin wcześniej to była przewaga osób, czy tam powiedzmy prawdopodobieństwa, że jednak tylko 25 punktów bazowych. Także to się zmienia. I tu widzimy na przestrzeni ostatniego miesiąca, jak to wyglądało. Miesiąc temu 25 punktów, przepraszam, 50 punktów, na 50 punktów stawiało tylko 10%, a 90% uważało, że tego typu podwyżka nas czeka dokładnie na spotkaniu 23 marca. I zobaczcie, że to się zmieniało dosyć no, systematycznie, tak? Tydzień temu to już było 30% stawiało na 50 punktów bazowych, wczoraj 70%, dzisiaj już jest 75%, czyli oczekiwania rynku co do 50,5% podwyżki stóp procentowej stóp 23 marca rośnie i jest zdecydowana przewaga. To ma bezpośredni wpływ na rynki finansowe, przede wszystkim na dolara i jego konkurentów. Dolar się zdecydowanie wzmocnił w stosunku do wszystkich walut i również do surowców, takich jak złoto czy srebro. Dlatego warto to śledzić, bo tutaj widzimy tendencję, jak rynek, co rynek planuje, czego rynek się przede wszystkim spodziewa. Ale wracając do dolara kanadyjskiego, bo tu jest dosyć ciekawa sytuacja. Zauważcie, że Fed agresywny, w sensie 50 punktów bazowych, a spójrzcie, co planuje Bank of Canada. Bank of Canada planuje nie zmieniać stóp procentowych. Jest to pierwszy bank z tych wszystkich większych banków, który nie przewiduje zmiany stóp procentowych. I to są oczekiwania, jakie do tej pory rynek miał w stosunku do dzisiejszej decyzji. Ale pytanie, czy to jest w stanie się obronić, jeżeli wczoraj Powell był taki no, mocno jastrzębi. Mam wrażenie, że tu może być bardzo ciekawa sytuacja, że jeżeli faktycznie nie będzie zmiany i rynek potwierdzi, znaczy bank potwierdzi 4,50, rynek będzie zawiedziony. Rynek będzie zawiedziony, bo wszystkie inne banki są mocno jastrzębie, a tutaj nagle się okazuje, że nie ma odwrotu, nie ma obniżania, bo to w tej chwili żaden bank nie obniża, ale też nie ma podwyżek. Czyli jakby, czyżby Bank Kanadyjski był tym pierwszym, który się zdecyduje na taki krok, to może być moment, kiedy rynek będzie zawiedziony. Zwróćcie uwagę, że wczoraj Bank Kanadyjski podniósł stopy procentowe o 25 punktów z 3,35 na 3,60, co było zgodne z oczekiwaniem. A jednak dolar australijski stracił. I to stracił dwukrotnie. Pierw po decyzji, a drugi raz oczywiście dobiło Australijczyka oświadczenie pana Powella wczorajsze, znaczy sprawozdanie. I teraz jeżeli spojrzymy na wykresy, to jest dolar kanadyjski, ale na chwileczkę spójrzmy na australijskiego dolara. Gdzieś go tu mam, o. Tak. Tu wyraźnie widzimy, jak się rynek zachował wczoraj po decyzji o podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Czyli tutaj, tu Bank Rezerw Australijskich podniósł stopy procentowe o 25%. A rynek to tak potraktował. Czyli pomimo, że było to zgodne z oczekiwaniem, to rynek potraktował to jako zbyt mało. To było słabe. I to było chyba 70 punktów. No potem tutaj Mr. Powell dobił, że tak powiem, walutę. Chociaż zauważcie, że po tej decyzji, bezpośrednio po tej decyzji, rynek kontynuował spadki. To nie było, że nagle pan Powell staje się jastrzębi i jest bęc. Cały czas tendencja była taka, czyli to świadczy o tym, że rynek się zawiódł, liczył na bardziej, na ostrzejsze, na wyższe stopy procentowe. I teraz
Postawmy się w sytuacji banku kanadyjskiego, który, gdzie go ja tu miałem? Już momencik, gdzie ja go tu mam znowu? Spójrzmy teraz się na kanadyjską walutę, dolar do dolara kanadyjskiego i co tu się może wydarzyć? Bo po pierwsze, no jest dolar amerykański jest w tej chwili na fali, czyli wszystko by wskazywało na dalsze wzrosty. Fakt, że cena dotarła do strefy podaży, ale ta strefa podaży jest dość szeroka, więc może lepiej przyjrzymy się strefie podaży na wykresie 4-godzinowym. I tutaj na 4-godzinowym mamy jeszcze troszkę do tej strefy, czyli jakieś 40 pipsów jeszcze możemy pójść w górę. Zanim natrafimy na jakąś konkretną przeszkodę, którą ustanowiono w listopadzie, czyli w listopadzie mieliśmy test tej strefy, bo tak naprawdę, jakbyśmy jeszcze pomniejszyli wykres, to ta strefa istnieje już od października. Tylko że w listopadzie była przetestowana i wyraźnie jest to silna, mocna strefa, która odrzuca cenę. Czyli co się możemy spodziewać? Że jeżeli cena dotrze tutaj w te rejony, a to będzie 38, 1,38, taka okrągła wartość, przy 1,38 może nastąpić ponowne odrzucenie ceny. Czyli by jakie reakcje moglibyśmy się spodziewać za 20 minut, niecałe, tam powiedzmy 17 minut, że rynek technicznie zareaguje, wypchnie cenę tu w te rejony, po czym cena zawróci i zawróci do tego wsparcia. Tak to wygląda technicznie. Ja nie mówię, że to tak się wydarzy, ale technicznie, gdybym analizował, to bym widział właśnie tego typu akcje. Jeżeli tu mam wyraźny opór, to ten opór może zadziałać ponownie, czyli ruch w górę. I potem gdzieś tutaj nagle rynek stwierdzi, a może jednak aż tak daleko nie pójdziemy. To jest typowo techniczne podejście do wykresu. Natomiast fundamenty mogą powiedzieć całkiem co innego, bo co się może wydarzyć? Może się wydarzyć, że no, nie zmienią stuprocentowych. Rynek będzie miał zawiedziony, więc para pójdzie w górę. Ale może się zdarzyć tak, że po wczorajszych jastrzębich deklaracjach pana Powella może się okazać, że Bank Kanadyjski zmieni podejście do swojej polityki monetarnej i stwierdzi, aha, Fed jest agresywny, my nie możemy, że tak powiem, być z tyłu za Fedem, to my może też wrzucimy na gaz i wrzucimy no chociaż te 25 punktów. Więc bardzo ciekawy jestem tej decyzji banku, bo wiadomo, że to są dwie bardzo ze sobą związane gospodarki. Rynek amerykański jest bardzo dużym odbiorcą produktów kanadyjskich, więc tutaj musi być pewna równowaga w stopach procentowych, w koszcie kredytu, bo jeżeli by się okazało, że koszt pieniądza, koszt pożyczki, czyli tak zwany borrowing costs, jest niższy w Kanadzie niż w Stanach, to biznes mógłby się zacząć przenosić do Kanady. Przynajmniej ten biznes, który może zmieniać lokalizację szybko. Jakiś lekki przemysł, czy nawet usługi zdalne. Więc tutaj na pewno oba kraje dbają o to, żeby była ta równowaga zachowana i żeby ten koszt pieniądza, koszt pożyczek był taki sam w obu krajach. A ponieważ Fed planuje 22 marca podnieść, tak jak wskazują oczekiwania, o 50 punktów, myślę, że Bank Kanadyjski też nie powinien być z tyłu. A inflacja jest podobna w obu krajach. Nawet powiedział, że w Kanadzie chyba jest wyższa. Zresztą możemy zerknąć na chwileczkę na poziomy inflacji. Gdzie ja tu mam o, tu mam inflacja. No spójrzmy na inflację. Inflation rate. I mamy tutaj Kanada 6 aktualnie,
Stany 6,4. Minimalnie, no 0,5% różnicy. Może stąd wynika też to, że Kanada nie chce podnosić stóp procentowych, bo uważałem, że stosunek ich stóp procentowych do inflacji jest taki sam jak w Stanach. Te wskaźniki warto mieć na uwadze. Ale to się wydarzy za 12 minut, więc może teraz poświęćmy chwilę na rynek pracy, czyli raporty ze Stanów. Mieliśmy dzisiaj 15 po drugiej raport dostarczony przez prywatną firmę ADP, a jutro, przepraszam, pojutrze w piątek mamy oficjalne rządowe dane, tak zwane payrollsy. I chciałem pokazać Państwu dwa wykresy słupkowe, powiedzmy. To są dane z dzisiaj, tak? Czyli troszeczkę lepsze niż oczekiwano. Spodziewano się, że przebędzie 200 tysięcy nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, bo jak te dane są zbierane? One są zbierane na podstawie tak zwanych payrolls, to jest taki kwitek z wypłatą. I oni obrabiają elektronicznie, obsługują ponad 24 miliony klientów. I na podstawie przybywania lub ubywania tych klientów, oni szacują, jaka jest zmiana na rynku pracy, tak? Czyli jeżeli mają do przetworzenia na przykład 24 miliony 200 tysięcy wypłat, w stosunku do poprzedniego miesiąca porównują i mówią, tyle przybyło, czy tyle ubyło. Natomiast dane, które nam dostarcza rząd, są bardziej szczegółowe, bo to jest system podatkowy cały, jest w zasięgu, dostęp do danych ma i na podstawie wszystkich danych, wszystkich pracujących osób w Stanach Zjednoczonych patrzą, czy przybyło osób płacących podatki, czy ubyło. Tak to mniej więcej działa, oczywiście z pominięciem sfery rolniczej, bo tam jest bardzo dużo sezonowości, to się jakby na bok odstawia, bo to by mocno zaburzało prawdziwy obraz rynku pracy. Czyli to jest ADP. I teraz czy my możemy wnioskować na podstawie ADP, co się stanie z payrollsami? Od razu mówię, że nie. Nie, dlatego że to się tak często różni, tak mocno się różnią te dane, że wyciąganie wniosku na podstawie tego, że ADP było zbliżone do oczekiwań, że tak samo będzie z payrollsami. Nie, na to nie możemy patrzeć. Jako dowód pokażę Państwu taki obrazek, gdzieś tu go przygotowałem specjalnie jeszcze przed spotkaniem. O, to będzie to. Za chwilę się nam wyświetli. Mam nadzieję, że zaraz to będzie tak. To jest zestawienie. U góry mamy ADP, a to jest biuro statystyk, powiedzmy, rządowe. I teraz zobaczcie. To są dane za styczeń, jeżeli chodzi o payrollsy, a to są dane za styczeń, jeżeli chodzi o ADP. Jest tu przepaść. Nie można wnioskować, było na podstawie styczniowych danych, które też się tam w środę pojawiały, że payrollsy będą około 120. No jakby ktoś tak przewidywał, to by się strasznie zdziwił. I tak jest bardzo często. Więc nie traktujmy dzisiejszego ADP jako miarodajnego, jeżeli chodzi o piątkowe payrollsy. No mamy też przykład, to jest czerwiec, nie, to jest lipiec, przepraszam, lipiec 568, tu lipiec 458. No to tu jest jakieś zbliżenie, 100 tysięcy, no 100 tysięcy to jest ogromna ilość, ale już jest jakieś podobieństwo. Natomiast w większości przypadków te różnice są znaczne, często sięgające 100-200 tysięcy nawet. Więc pierwszy wniosek, pierwsza uwaga, nie wyciągajmy wniosku, że jeżeli dzisiaj ADP było tyle, to tyle samo będą payrollsy. Tak nie będzie. Jeżeli chodzi o payrollsy, które będą w piątek, spodziewane jest 200 tysięcy. Tutaj firma, która dostarcza nam te wszystkie wykresy z różnych wskaźników, przewiduje, takich zestaw ekspertów przewiduje 210 tysięcy, czyli zbliżone do tego, co tu jest. Natomiast co tu będzie, nie wiemy.
Dlaczego payrollsy w tym tygodniu mogą mieć duże znaczenie? Dlatego, że pan Powell może być jastrzębi, dopóki ma dobry rynek pracy. Jeżeli rynek pracy zacznie wykazywać spadki, to ta agresywność, jego jastrzębiość może ulec zmianie na bardziej gołębie podejście, bo Fed ma dwa podstawowe zadania: walka z inflacją i utrzymywanie rynku pracy na dobrym poziomie. Bo brak pracy to jest najgorsza rzecz, jaka może być dla państwa, bo brak pracy to pierw jest problem, bo to potrzebny jest socjal, żeby tych ludzi utrzymać, że tak powiem, przy życiu, dostarczyć im podstawowych, zapewniać ich podstawowe potrzeby, jak dach nad głową i jedzenie, a z drugiej strony z tytułu niepracowania nie ma podatków, czyli jakby budżet słabnie. W związku z tym jest duży nacisk na to, żeby zachować miejsca pracy, jednocześnie walcząc z inflacją. Dwa podstawowe zadania: utrzymać rynek pracy w dobrej kondycji i obniżyć w miarę delikatnie tą inflację, tak żeby nie uszkodzić tego rynku pracy. A dlaczego uszkadzamy rynek pracy? Dlatego, że jeżeli podnosimy koszt pieniądza, podnosimy koszt kredytów, w tym momencie jakby siła nabywcza maleje i w związku z tym jest mniejszy popyt na towary, mniejsza produkcja. Jak jest mniejsza produkcja, to zwalnia się ludzi z pracy, bo po prostu nie mamy zbytu na nasze produkty. I tak to jest, tak to ekonomia działa. To są takie oczywiście podstawowe bardzo elementy gospodarcze. Więc tyle na temat, powiedzmy, takich teoretycznych rozważań. Natomiast za 7 minut mamy dolara kanadyjskiego. Spójrzmy zatem na wykres, co się tutaj dzieje w tej chwili, jak się rynek przygotowuje do tych danych. Mamy tutaj taką sytuację, że no jest taka typowa szarpanina przed danymi. Zaczyna się pozycjonowanie. Ktoś ustawił się tutaj na sprzedawanie u góry konsolidacji, a dół konsolidacji jest okazją do zakupu. To są takie przymiarki, co dalej będzie. Technicznie, patrząc na wykres dzienny, MAC jest zdecydowanie wzrostowy, więc tutaj na razie nie za bardzo możemy liczyć na jakieś wzrosty, na jakieś tam gwałtowne spadki, ale mówię, do danych wszystko jest ok, potem może się wszystko zmienić. Natomiast wykres 4-godzinowy tak lekko zaczyna nam się tutaj zawijać. Być może wykres 4-godzinowy, ta świeca jeszcze będzie przez 3 godziny działała, może nam utworzyć jakąś ciekawą formację. Niechby to było objęcie Bessy, czyli za 3 godziny, gdyby to się okazało objęciem Bessy, no to wtedy można by było zacząć myśleć o sprzedawaniu, pod warunkiem oczywiście, że MAC zmieni kierunek. Ja tylko spojrzę. Tak, tutaj mamy ten wskaźnik i zobaczymy zaraz, co on nam podpowie, kiedy ewentualnie MAC mógłby ulec zmianie. Tak? To jest tutaj. No to nie jest daleko, zobaczcie. To jest zaledwie 5 pipsów niżej, cena spada 5 pipsów niżej i MAC zaczyna się zawijać. A to byłby dla nas fajny sygnał. Co to znaczy? Że dolar kanadyjski musiałby się umocnić. Kiedy on się umocni? Moim zdaniem, jeżeli rynek ustawi sobie, jeżeli Bank Kanady nic nie zmieni, może być ciężko z umocnieniem się Kanadyjczyka. Ale gdyby jednak dodali te 25 punktów w stosunku do oczekiwań, to już by było coś na korzyść dolara. Także zobaczymy za 5 minut, jak to będzie wyglądać. Kto z Państwa śledzi moje poprzednie nagrania, to wie, że jestem fanem MACD, szczególnie na walutach, na parach walutowych, gdzie on jest taki bardzo regularny. I to jest właśnie ten moment, kiedy uważam, że jest na tyle regularny, jest tyle fajnych kolejnych świec o tym samym kierunku, że pojawienie się takiego słupka czerwonego, jak na przykład pojawił się tu, czy tu, może być sygnałem do sprzedaży. I oczywiście musimy się wykazać się pewną cierpliwością
i poczekać na moment, kiedy tu się pojawi jakaś formacja, a tu się coś zmieni. Dopóki nie będzie takiej formacji, ani tu nie będzie zmiany, to jest no, sytuacja patowa, bym tak powiedział. No, nie wiemy, co się wydarzy. Na razie widzimy, że przedbiegi pokazują, że braknie praktycznie 3-4 pipsy, żeby Mac wszedł w fazę spadkową. Tylko nie sugerujmy się tym, że to w ciągu, na przykład, że za 5 minut tam podanych cena się znajdzie tu, bo 3 godziny później może być z powrotem. Ja mam tutaj taki obrazek, jak się cena zachowywała w czasie poprzedniej podwyżki, miesiąc temu. Miesiąc temu Bank Kanadyjski podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, z 4,25 na 4,50 i rynek zareagował osłabieniem dolara kanadyjskiego. Zobaczcie, że pomimo, że podnieśli o 25, to rynek potraktował to jako za mało i dolar kanadyjski stracił 67 pipsów przez pierwsze, tam powiedzmy, 2 godziny. Po czym bliżej końca dnia troszeczkę te straty odrobił Kanadyjczyk i ogólnie po 4 godzinach to było tylko 35 pipsów straty. Pomimo, że podniesiono stopy procentowe. Dzisiaj zakładamy, że tych stop procentowych nie będziemy podnosić. Więc pytanie, jak się rynek zachowa? No, zobaczymy. W każdym razie, moim zdaniem, pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie nie będzie przyjęte przez rynek dobrze, ale to jest moje zdanie, a zobaczymy zaraz, jakie jest zdanie rynku. Czyli otwórzmy sobie podgląd na dane. Zaraz zobaczymy, tu gdzieś się pojawią. Ja używam z reguły do podglądu danych MyFXBooka, gdzie ja go tu mam. To już można zamknąć. Nie mam tu MyFXBooka. Też można zamknąć. No, zresztą tutaj jest Forex Live, to też tutaj zaraz będzie pewnie jakaś informacja, co się tutaj dzieje. Ewentualnie MyFXBooka jeszcze otworzymy. Tylko że MyFXBook ostatnio szwankuje, nie odświeża się zbyt dobrze. Czeka się i czeka się, aż coś tam się zmieni. I zobaczymy zaraz. No nawet widzicie, jest problem w ogóle z zalogowaniem się. Dobra, czekamy zatem tutaj, co się będzie działo na tym. Przejdziemy na niższy time frame, może na godzinówkę. Zobaczmy, nawet co tam, na piątkę wejdźmy. Na piątce najszybciej będziemy widzieli, co rynek, jak rynek przyjął decyzję Banku Kanadyjskiego. Jak ktoś ma podgląd, będzie miał szybciej dane, to też prosiłbym o wpisanie na czacie, jaka jest decyzja banku, bo przyznam szczerze, że w czasie danych bardzo często mam problem, zawiesza mi się troszeczkę platforma na chwilę. No widzę, że już rynek poszedł w górę, czyli jakie dane są? No widzicie, zawiesił mi się w tej chwili letko. No chodź tu niżej. Dobra. Bez zmian. Aha, czyli pan Maciej pisze, że bez zmian, czyli rynek się zawiódł. Tak jak ja zresztą się zawiodłem, bo liczyłem, że jednak będą troszeczkę bardziej odważni. No i teraz, czyli tak jak obiecano, bez zmian, czyli rynek stwierdził, że to nie jest to, na co oczekiwał i dolar wzrośnie. Ale tak jak wspomniałem, tutaj na wykresie 4-godzinowym mamy strefę, do której cena podąża. I 1,38 może być miejscem, gdzie możemy pomyśleć o wejściu w sell. Brakuje tam nam do tego jeszcze jakieś 25 pipsów. Myślę, że no, nie odpuszczą sobie. Oni to muszą przetestować, ten poziom tutaj. A wtedy może się wszystko odmienić, tak jak to się odmieniło miesiąc temu, kiedy początkowo poszli 70 pipsów w górę, a potem 35 oddali. Ale na razie widzimy, nie jest to jakaś tam super reakcja. Jeżeli ta świeca za 3 godziny, te 4-godzinowa świeca zamknie się na czarno, czyli na spadkowo,
a tu by się pojawił czerwony słupek, to jest dla mnie sygnał sprzedawaj. A przynajmniej bym trzymał wtedy to zlecenie do payrollsów. Do payrollsów. Do piątkowych, bo payrollsy piątkowe, tak jak wspomniałem, będą miały dosyć duży wpływ na dolara. Dlatego, że gdyby się payrollsy okazały słabe, tam jest 200 tysięcy na liczniku, jeżeli okaże się, że to będzie tylko 100 albo 80, to rynek zacznie myśleć w ten sposób. Powell tutaj ostro szuka możliwości podnoszenia stóp procentowych nawet o 50 punktów na każdym spotkaniu, a rynek pracy mu pokazał figę, nie da rady, bo u nas nie jest za dobrze. I w tym momencie podejście rynku będzie takie, że Powell chyba odpuści i tylko będzie to 25 punktów bazowych i dolar zacznie tracić. Ale to jest piątek. Natomiast dzisiaj ADP w ogóle nie miało wpływu na rynki, to pewnie widzieliście, że kompletnie zero zainteresowania tymi danymi. Natomiast na dolarze kanadyjskim jednak coś tam się ruszyło. Ja tylko sobie przesunę. Czekajcie, to na chwilę. Gdzie ja mam to? O, zniknęło. To jeszcze raz. Postawię sobie tutaj ten znacznik cenowy. O, niech on tu jest. Zobaczymy na niższych timeframe'ach, jak to wygląda. Na razie na H4 nic się nie zmieniło. Tutaj, tu jest ten poziom, o którym wspomniałem. Ja może nawet dam tutaj linię poziomu. To jest nasz poziom ostatniego szczytu z listopada, zdaje się, tak? Czyli no, chyba jest szansa, że jednak gdzieś tam w jego kierunku będą podążać. Dobra, zostawmy na razie Kanadyjczyka, bo słuchajcie, bardzo fajna sytuacja robi się na jednej z moich ulubionych par, mianowicie na Edku. Dlaczego ulubiony? Dlatego, że Edek przynajmniej ostatnio bardzo, bardzo fajnie technicznie się poruszał. Bardzo ładnie poruszał się w takich kaskadach, tworząc poziom wsparcia, a potem testując ten poziom wsparcia od spodu, czyli traktując go jako opór i tak sobie wędrował. Te kreskowane linie to są wszystko właśnie poziomy wsparcia i oporu wyznaczane w kolejnych miesiącach, bo to jeden, odległość od jednej linii do drugiej to jest miesiąc, tak? Bo to jest wykres dzienny. Ale coś ciekawego się tu pojawiło i ja lubię takie formacje. Myślę, że Państwo się domyślacie, o jaką formację mam na myśli. A może jednak wykres dzienny, ale powiększmy go sobie. Mianowicie mamy do czynienia w tej chwili z formacją RGR. Formacja RGR jest formacją odwrócenia trendu, jeżeli ona się znajduje w swingu wzrostowym. I tutaj mamy spełniony warunek. Jest to swing wzrostowy i jest to RGR. Cena na razie się zatrzymała na linii szyi, tak? To jest linia szyi. Zobaczcie, że to jest tak regularne, że no trudno, żebyśmy tylko my to zobaczyli. To widzi cały świat. Więc walka idzie o to, czy ten RGR zostanie zrealizowany, czy nie. Realizacja RGR-a polega na pokonaniu linii szyi w trybie dziennym, czyli świeca dzienna musi się zamknąć poniżej tej linii szyi i kolejny dzień również powinien być dniem spadkowym. Wtedy możemy powiedzieć, że rozpoczęły się spadki. Teoria mówi, że spadki zazwyczaj sięgają 1:1, jeśli chodzi o wysokość formacji. Ja tego nie popieram, ale no dla zasady muszę to przytoczyć, że chodzi konkretnie o to, że jeżeli mamy wysokość formacji, to jest ta odległość od głowy do linii szyi, tak? Czyli to jest nasza wysokość, zaznaczę ją literą H, jak w geometrii. I jeżeli to zmierzymy, to będzie powiedzmy około 500 pipsów, nawet 520. W momencie, kiedy rynek wreszcie to pokona, 520 pipsów wypada nam poniżej, nawet nie poniżej, to jest dokładnie tu. Wypada nam na parity, czyli parytet 1:1. Oczywiście padnie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, czy no jak, znowu euro 1:1, a dlaczego nie? Jak było już 0,95, dlaczego nie może być 1:1 ponownie?
w takim środowisku, jakie jest, że Powell mocno agresywny. Pani Lagarde nic, na razie cicho siedzi, nic, miała dzisiaj mieć przemówienie, nie znalazłem ani słowa, czy ona coś konkretnego powiedziała. Rynek kompletnie nic nie sygnalizował od strony ECB. Co więcej, dzisiaj widziałem wypowiedź jednego z oficjeli, że czuję się no, dotknięty tym, że niektórzy z członków zarządu oficjalnie komunikują swoje podejście, że długoterminowo będziemy podnosić stopy, a on pamięta z ostatniego posiedzenia, że ustalono, że nie będą prognoz długoterminowych publicznie ogłaszać. Czyli tam nawet wewnątrz samego zarządu jest problem, że jedni mówią, co myślą, a inni uważają, że nie powinni tego mówić. Więc ogólnie widać słabo to ECB działa, przynajmniej nie jest, ECB w ogóle ma związane ręce, dlatego że inflacja w krajach Unii jest różna w różnych krajach, a pieniądz jest jeden i sterowanie tym pieniądzem w różnych środowiskach inaczej wygląda dług publiczny we Włoszech, inaczej we Francji, a jeszcze inaczej w Niemczech. W związku z tym to nie jest takie proste jak w Stanach. Podnieś stopy i wszystkie Stany mają te same warunki. Tutaj jest problem i dlatego pani Lagarde nie jest łatwy, nie będę ukrywał, nie jest w łatwej pozycji. Ale wracając do Edka, ja to widzę w ten sposób. Jeżeli tu faktycznie nastąpi to pokonanie, to jest całkiem możliwe, słuchajcie. Dlaczego? Dlatego, że tu jest bardzo ładna strefa, znaczy nie strefa, poziom wsparcia oporu, tak? Czyli tu mamy support resistance, bardzo wyraźnie oznaczony, więc dlaczego by nie? Nie był jeszcze testowany. Wszystko by na to wskazywało, a to jest dokładnie 1, 0, 10. Także jeżeli oni się skutecznie przebiją, bo to może zająć trochę, to tak nie zawsze to jest tak, że bach i jadą dalej, ale gdyby się okazało po piątkowych payrollsach, że cena stabilizuje się poniżej linii szyi, po payrollsach piątkowych, to raczej bym obstawiał ten kierunek niż w górę. Ale myślę, że do piątku warto poczekać i zobaczyć, co tam ten piątek nam przyniesie. W każdym razie formację widzicie, jest. Ona może przynieść paręset pipsów, jeżeli oczywiście zostanie zrealizowana, bo tu wcześniej też były RGR-y, ale one tak szybko, one nie wszystkie, że tak powiem, zadziałały. Mieliśmy tutaj też RGR-a odwrotnego, czyli tak zwanego inverted, czyli no, po polsku odwrócony, ale on był taki koślawy, że powiem szczerze, ja go zlekceważyłem sobie, bo on wyglądał w ten sposób, ja może go narysuję, on wyglądał w ten sposób, ten RGR odwrócony, czyli wzrostowy, tak, on wyglądał w ten sposób i linia szyi przebiegała trochę tutaj dziwnie, bo ta linia szyi przebiegała, czekajcie, czy ja to dobrze rysuję, jakoś tak, to on był po prostu mało przekonujący, ja tutaj nie dorysowałem tego i dlatego ja go kompletnie go zlekceważyłem sobie, bo to nie był dla mnie typowy RGR. RGR powinien przecinać w ten sposób linia szyi i ten. Także ja tutaj go odrzucam. Za dużo, że tak powiem, kombinowania. To musi być wprost i od razu widoczne. Ten jest widoczny idealnie. Czy działają RGR-y na tej parze? To jest takie ostatnie pytanie, które sobie trzeba zadać. Tak, działają. Od razu odpowiadam, a żeby to jakoś nie być gołosłownym, to spójrzmy na chwileczkę na wykres tygodniowy i tu mamy właśnie RGR-a, który doprowadził do no, ogromnych spadków. Oczywiście nie mówię, że to RGR to spowodowało ta sytuacja na świecie, wojna na Ukrainie, wszelkiego rodzaju pandemie i tak dalej, ale zobaczcie, że tu też mieliśmy do czynienia no, z takim czymś jak RGR i on zadziałał, tylko tak jak widzicie, zanim on się ustabilizował poniżej, to była taka sieczka. I taka sieczka może też chwilę tutaj potrwać. Ja bym dopiero wchodził, tak uwierzyłbym w to w momencie, kiedy zobaczę, że cały kompletny tydzień się zamknął poniżej,
albo na wykresie dziennym dwie kolejne świece będą spadkowe, wtedy bym czekał na lekką korektę i dołączył do tych spadków. Mak jest na tygodniówce zdecydowanie spadkowy, więc tutaj nam mak nie przeszkadza. Na wykresie dziennym też jest znowu drugi dzień spadkowy. Na wykresie czterogodzinowym jest spadkowy. Czyli można powiedzieć, że jak ta linia szyi zostanie pokonana, to prawdopodobieństwo jest takie, jeżeli zostanie pokonana, to cena może tu podążyć w tym kierunku, na tej strefie podaży, popytu odbić się, przetestować linię szyi i dopiero wtedy będzie ten właściwy ruch. Więc jeżeli ktoś jest cierpliwy wystarczająco, poczekać na odbicie od tego i dopiero wchodzić gdzieś tu. A wtedy stop loss powyżej oczywiście linii szyi. Ale to jest przyszłość, będziemy to śledzić. Jeżeli by coś się pojawiło konkretnego, będę o tym oczywiście mówił, będę to na Telegramie wrzucał. Teraz patrzymy. Tak, 4,50 bez zmian. Kierunek, pisze pani Urszula. Kierunek zmian na Kadzie jest prawdopodobnie także efektem wyników zatrudnienia w turystyce w USA. Być może. Przyznam szczerze, nie zastanawiałem się nad tą relacją, nad tą relacją pomiędzy tym akurat wskaźnikiem a kanadyjskim dolarem, ale wydaje mi się, że tak, to też może mieć jak najbardziej wpływ. A spójrzmy teraz jeszcze raz na tego Kanadyjczyka, jak on się teraz zachowuje. To jest tu. No jest lekko w górę, no nie chce spadać, tak? Czyli raczej będzie starał się chyba dotrzeć do tego poziomu. Spójrzmy na 5-minutówkę teraz, bo jesteśmy w tej chwili 15 minut po decyzji. No nie ma szaleństwa, ale no jest tendencja, tak? Że będą chcieli chyba to. Ale ponieważ to wybicie nie jest aż takie intensywne, jest coraz bardziej rośnie szansa, że tutaj mogą nastąpić spadki. I ja w tej sytuacji tu otworzę pozycję oczekującą, sell limit. I żeby tak powiem, żeby mi to nie ominęło, i stop lossa damy powyżej strefy. No, idź tam do góry. No, zasuwaj. Dobra, a take profit damy niżej, powiedzmy na 37, 78, tam coś tam, modify. I teraz tak, stop loss, oczywiście powyżej strefy z jakimś tam zapasem kilku pipsowym. Załóżmy to będzie 38, 15. Natomiast take profit gdzieś tu w rejony, tak, tutaj, bo to nie jest jakiś tam trade na nie wiadomo jak długo, to jest raczej taki krótko, żeby do payrollsów jeszcze z tego wyjść, bo payrollsy mogą mocno szarpnąć rynkiem. I tu damy gdzieś take profita. I niech to tak zostanie. Chodzi o to, że w razie gdyby uderzyli w tą strefę, żeby to się otworzyło, żebym nie musiał pilnować tego. Bo tutaj wyraźnie jest silne wsparcie. Zobaczcie, że to wsparcie na tej strefie popytu cały czas się zatrzymuje. To nie widzę na razie ochoty, żeby ta strefa pokonana została. Czyli jeżeli ktoś by wszedł teraz w longa, to stop loss poniżej tej strefy musiał być. Także tu już niewiele jest do wzięcia. Dobrze, teraz ja tylko widzę, że coś się na Telegramie pojawiło. Ja tylko spojrzę, bo to może jakieś Państwo macie pytania przez Telegrama. Pan Zbyszek się pyta, gdzie można obejrzeć live. Ja myślę, że ten link jest cały czas ten sam. On gdzieś tam w mailach krąży. Jeżeli ktoś ma teraz podgląd na nasz Hyde Park, na komentarze, to i zna ten link, to bym prosił, żeby tam podrzucić, bo ja przyznam szczerze, że nie mam tego linku. Ja mam inny link, bo ja mam link prowadzącego. To jest troszeczkę inny. Widzę też jest, pan Wojtek pisze, że Rada Polityki Pieniężnej bez zmian. No ja też się tego spodziewałem, bo no, wiecie, no wybory się zbliżają, trzeba zacząć ten naród jakoś głaskać. Prawda jest taka, że no, jest pewna szansa, że ta inflacja zacznie odpuszczać i to nie ze względu na działania naszego jaśnie oświeconego rządu, tylko po prostu sytuacja jest taka, że ceny gazu
spadają ceny ropy, spadają ceny energii, spadają, a to są główne źródła napędzające inflację, tak? Poza tym jest jeszcze coś takiego jak nieprzekraczalny poziom ceny, akceptowalnej ceny. Jeżeli coś jest zbyt drogie, to po prostu tego ludzie nie kupią. Jeżeli idzie ktoś do sklepu i widzi pomidory po 25 zł, to po prostu odpuści. Albo zamiast kilograma kupi 3 pomidory. I producent takich pomidorów, pomimo że ma ogromne koszty związane z energią, ogrzewaniem, szklarni i tak dalej, musi po prostu zrezygnować z wysokiej ceny, żeby swój produkt sprzedać. I zacznie ograniczać produkcję, przez co będzie pobierał mniej energii. W związku z tym to jest taki łańcuszek, który wymusi na tych właśnie dostawcach nośników energii do zmniejszenia cen. Znam takie sytuacje z pewnych okresów, kiedy do dawne czasy, kiedy właśnie produkcja padła w Polsce i dostawcy energii nie wiedzieli co robić, zaczęli sprzedawać do NRD, do Czechów, bo po prostu w Polsce zapotrzebowanie na energię tak zmalało, że nie byli w stanie pozbyć się, że tak powiem, tych swoich zasobów. Oby tak było i tym razem. Jak widzimy, dalej ciągnie Kanady, no zobaczymy, być może nam otworzy to zlecenie i zobaczymy, czy przetrwamy, czy jednak nas wyautuje. W każdym razie, no, dlaczego tam postawiłem zlecenie? Oczekujące to Państwo, że widzicie, tu jest po prostu strefa, ja nawet leciutko ją jeszcze podniosę, o, coś takiego, bliżej tej strefy. Liczę na to, że ten szczyt tutaj, który powstał i spowodował tak gwałtowny zjazd, po raz kolejny zadziała jako opór. Oczywiście być może bym dłużej to podtrzymał, gdyby nie piątkowe payrollsy. Piątkowe payrollsy, jeżeli będą znacznie odbiegały od oczekiwań, to będzie paniczna reakcja, może nie paniczna, ale bardzo intensywna reakcja, bo jeżeli okaże się, że payrollsy są bardzo słabe, dolar słabnie, jeżeli się okaże, że payrollsy ponownie spełniają oczekiwania, albo nawet są wyższe, powiedzmy będzie 300 tysięcy, nie 200 jak oczekiwane, no to w ogóle dolar wtedy będzie królem na dłuższy czas. Pan Bogdan się pyta, dwa 70, o kurczę, no to pięknie, no takie ceny już mamy, że głowa pęka, głowa mała, jak to mówią. Jak nazywa się wskaźnik do stref? Więc wskaźnik do stref nazywa się supply and demand. On jest tutaj, ja go może pokażę, indicators list, nazywa się subdem i po zainstalowaniu ma bardzo niewiele opcji do ustawiania i może lepiej. Ma tutaj możliwość zmiany kolorów i zaznaczania sobie, czy chcemy używać stref szerokich, czy wąskich. Ja używam szerokie, bo wąskie strefy, za dużo ich potem się tu pojawia. Strefy są wtedy dzielone na mniejsze kawałki, to troszeczkę zamazuje obraz. Ja wolę jednak te szerokie strefy i to jest pod MetaTradera 4. Natomiast dzięki wysiłkom dwóch panów z naszego Telegrama mamy też wskaźnik pod MetaTradera 5. Szybciutko go tutaj pokażę, gdzie on jest. Mianowicie na naszej grupie telegramowej, która składa się jakby z dwóch części, tak? Jest kanał, na którym ja zamieszczam swoje tam wypociny, natomiast do kanału jest podpięty grupa, która nazywa się Forex Hyde Park i to są komentarze. W związku z tym, jeżeli Państwo jesteście na kanale głównym i chcecie również obserwować komentarze pozostałych członków, to musicie też wejść na tą grupę, bo to jest kanał. Kanał się różni tym od grupy, że tutaj tylko ja zamieszczam informacje, a na grupie każdy może komentować. I ta grupa podpięta do kanału w formie takich właśnie komentarzy znajduje się tutaj. Czyli Darka Forex po polsku to jest grupa dyskusyjna, taki nazwa właśnie Hyde Park, ja tutaj zmieniłem niedawno nazwę. Natomiast kanał ma adres
FX po polsku, tak? Czyli żeby mieć jakby dostęp, pełny dostęp do tych informacji, należy mieć ten kanał odhaczony i tą grupę z komentarzami. Natomiast na kanale u góry całkiem jest wiadomość przypięta i to są te wszystkie wskaźniki. I tutaj między innymi jest ten dwukolorowy MACD dla MetaTradera 4, jest dla MetaTradera 5, to też jest dzięki panom z forum, którzy zrobili to, konkretnie pan Krzysztof akurat. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik supply demand, jest, to jest ten mój oryginalny, natomiast tu jest już zrobiony przez naszych kolegów i dostęp do niego jest poprzez, może pokażę, jak państwo klikniecie na ten link, to można go sobie nabyć, bo uważam, że za pracę należy się jakaś zapłata, to nie są jakieś drobne sprawy. I ten, on tutaj jest opisany w formie, jak on, co on pokazuje. On ma też opcję, że można wyświetlać tylko strefy z jednego timeframe'u na wszystkich pozostałych, czyli jak wybiorę sobie, że chcę godzinowe strefy zobaczyć, to nawet jak będę zmieniał timeframe'y, czyli interwały czasowe, cały czas będę widział tylko strefy z godzinówki, bo to niektórzy wolą tak, niż na każdym mieć inny. W każdym razie ten link państwu podałem, jest on tutaj na naszej grupie telegramowej, już go widzę tutaj w formie taktyk. Tu są też inne pliki, jest też inne, powiedzmy, linki, wskaźniki do szablonu, profile, to możecie sobie państwo przejrzeć, wszystko jest dostępne. I to jest u góry kanału, tak? Natomiast grupa dyskusyjna to już jest troszeczkę co innego, bo to jest jakby, to są komentarze do tego, co ja piszę tutaj. Okej, to tyle czasu wystarczy chyba nam na to. I teraz patrzę, czy wskaźnik, pan Bogusław się pyta, czy wskaźnik pokazujący na wykresie daną parę walutową w powiększeniu też jest gdzieś dostępny? Czy to chodzi o to tutaj? To jest też wskaźnik, który od Krzysztofa dostałem, jak go tu wrzuciłem. Czy może ktoś... To jest tak, to jest, on się nazywa po prostu symbol. Ja nie wiem, czy on jest na liście plików, ale jeżeli nie, to ja go dzisiaj tam dodam. Natomiast on się nazywa, on wygląda w ten sposób. Już momencik. Tak, to jest to. On się nazywa symbol, tak? Ten symbol powoduje, że wyświetla mi w prawym rogu, co, o czym ja mówię. Dlaczego? To jest o tyle dobre, że nie mam problemu, nie muszę każdemu mówić, co my oglądamy, bo przedtem przy małych ekranach szczególnie było ciężko było zobaczyć, co to jest za instrument, trzeba było się wpatrywać gdzieś tu w te narożniki, w tej chwili tego nie ma. Zobaczcie, że cena nie uruchomiła naszego trade'u, a zawraca. Jest w tej chwili pan Paweł, pewnie już coś mówi, bo zaczyna się robić nerwówka. Widzę, że rynek sobie tutaj odbija góra-dół, czyli już decyzja Bank of Canada jakby przestała interesować. Teraz będziemy słuchać, co mówi pan Paweł, ale to już zostawimy sobie, niech sobie ludzie słuchają. My mamy, nam zostało 5 minut i my tak naprawdę poświęciliśmy większość czasu na to tutaj, a niewiele na każde i na wszystkie inne instrumenty. Widzę, że jest pytanie o link do Telegramu, więc jeszcze raz tylko zakończę sprawę Telegramu. Mianowicie tak, komentarze, znaczy kanał jest tutaj, tak, to jest ten link. Nie wiem, czy mi się uda wkleić, bo ostatnio miałem problem, żeby wkleić link. Tak, nie mogę wklejać linków. Może państwo wkleicie dla osób, które nie mają jeszcze tego linku. To jest FX po polsku. Natomiast grupa z komentarzami to jest Darka Forex po polsku. Nie wiem, czy możecie wkleić ten link, bo ja nie mogę. Nie wiem, dlaczego mam blokadę wklejania linków tutaj na czata. Może to jest kwestia jakiegoś tam administratora.
działania. No i to w zasadzie tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o różne pary walutowe. Ja tylko bym chciał przypomnieć, że to euro USD, tu mamy linię szyi i jeżeli ta linia szyi zostanie pokonana, moim zdaniem to będzie trade tygodnia lub dwóch i to być może się wydarzy po payrollsach w piątek. Tak to widzę. Natomiast jeśli chodzi, wracając do dolara kanadyjskiego, jeżeli wejdziemy na wykres 4-godzinowy i za 2 godziny 30 minut rynek się zamknie, to na razie mamy do czynienia z formacją objęcia hossy, czyli nic nie możemy wchodzić w sell. Natomiast jeżeli by się okazało, że ta świeca miałaby, nie wiem, może w ciągu 2,5 godziny się wszystko zmieni i ta świeca by się zamknęła na spadkowo, poniżej tego poziomu, to wtedy mak jest czerwony i już będzie można zacząć tym myśleć o sprzedaży. Na razie mam tutaj zlecenie oczekujące, czekam na jakąś, na jakiś ruch ze strony Kanadyjczyka. No chciałbym, żeby to uruchomili, na razie jeszcze nie. Brakuje mi w tej chwili, tu zabrakło nam do uruchomienia zlecenia 6 pipsów, no niestety, ale nic nie zmieniam, tak zostawiam i zobaczymy, czy to zadziała. Dla mnie wyrocznią jest to, co tu się wydarzy. Jeżeli MACD zmieni się na spadkowy, będę sprzedawał, jak tylko się taka okazja przydarzy. Jeszcze na koniec, wydaje mi się, że tu jest też dosyć ciekawa sytuacja. Na tej parze funt do Nowozelandczyka, tu jestem nastawiony na sprzedaż. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia tutaj z dwoma inside barami, z których wreszcie wybicie nastąpiło, czyli mamy formację inside bara, potem kolejny inside bar, tu wreszcie nastąpiło wybicie tą świecą i zauważcie, że MAC też podąża w dół, o tym mówiłem wczoraj jeszcze, że pan Mariusz wspomniał, że ten MAC nie jest aż do końca taki przekonywujący i faktycznie lepiej jest, jeżeli MAC jest bardzo wysoko i wtedy następuje zmiana, tak jak nastąpiła tu, jak nastąpiła tu. Tutaj ten MAC jest dosyć niski i on na początku widzę, że rynek jeszcze się bronił, ale wydaje mi się, że tu spadki w tym kierunku są całkiem możliwe. To jest zasada tej mojej strategii price action i MACD, tak? Czyli mamy linię trendu, jest korekta do linii trendu, pojawia się formacja, czy to będzie tak jak tu outside bar czy inside bar, wybicie z formacji, MAC zmienia kierunek i jedziemy w dół. Dobrze, widzę, że dotarliśmy do końca. Dziękuję bardzo. Te linki, które tam pan Spider podał, właśnie są te, o których mówiłem. Także obie, i kanał, i grupa jakby mają, one są ze sobą połączone, ale mając tylko link do kanału, to, co się dzieje na grupie, nie jest do końca widoczne. Dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkiego najlepszego paniom z okazji ich święta i do zobaczenia na Telegramie. Jeżeli coś się wyklaruje, oczywiście tam wrzucę, tak jak do tej pory wrzucałem. No i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.